Z wielką przyjemnością po raz drugi tutaj w naszym studio Lucis. Spotkanie poprzednie myślę, że intrygujące, wciągające. Kontynuujemy rozmowę z Lucisem. Przyjechał z daleka właśnie. Wprawdzie było o tym mowa już nie raz, ale teraz postaramy się na Google Earth pokazać. To dalekie miejsce Bajkał, to wiesz, brzmi wręcz mistycznie, a tamto miejsca, skąd pochodzisz, tak? Właśnie żyję niedaleko od Bajkala, bo na samym brzegu Bajkala żyć dosyć ciężko w zimę, bo i wiatry, i sama pogoda jest tam dosyć ciężka. A ja żyję tak, no, 200 kilometrów, można powiedzieć, wprost od Bajkala, na Na wsi. te odległości to bardzo mało, jak są w Rosji. Tak, jak w Rosji, to u nas to my jeździmy na kawkę za 200 kilometrów. No to cała wyprawa. Tak. Słuchaj, mówiliśmy o naszej właśnie słowiańskiej sztuce miłości. To wszystko jest podobne do tego, co jest w innych kulturach, pradawnych kulturach. Dzisiaj taki tytuł Bóg lubi się kochać, bo taki jest tytuł twojej książki, tak naprawdę też trzech części. Bardzo to brzmi inspirująco, dla niektórych prowokacyjnie. Wiesz, ostatnie spotkanie była mowa o tym, że jak są pary, a nauczasz generalnie po prostu, co to jest miłość, jak związki się powinny układać, jak pięknie żyć od tej strony, to wszyscy doświadczamy najczęściej mnóstwa różnych konfliktów, docieramy się. Skąd się te różnice biorą? I jak temu zapobiegać, by nie były toksyczne? Ogólnie nauka o miłości mówi tak: jeżeli chcecie jakiekolwiek konflikty rozwiązywać, szukać praprzyczyny, od razu wychodzicie na poziom energii. Tak jak u nas na poziomie społeczeństwa, na poziomie ziemi, gdzie my żyjemy, jak tylko wy chcecie zrozumieć, gdzie powstał tam jakiś konflikt, wojny i tak dalej, trzeba wyjaśnić, kto z tego odzyskał pieniądze. Jak tylko znasz, kto na tym zarabia, znasz przyczyny tej prawdziwej wojny, konfliktu i tak dalej, i tak dalej. Wszystko w świecie materialnym chodzi jak gdyby o pieniądzach. No taka prawda. A w relacjach między mężczyzną i kobietą wszystko tak naprawdę chodzi об енергії життєвої, подставової енергії. І реляції в парі укладаються гармонійні втеди, коли баланс енергії між мужчиною і кобітом є, ну, мені венці такі самі. Коли нема такої великої припащі, коли нема такого, щоб хто ж один був насиченный до самого пелна, а другий жил на ладво-ладво. И вот, как только баланс энергии приходит в какие-то окрещенные границы, то есть нам позволено быть в каких-то таких невеликих границах, то мы завше вон хам еще трошки, ну и на какие-то там малый процент. А если этот баланс был порушенный и изломанный там, ну, на 50-70%, то конец. Одразу будут конфликты. А претекст, претекстом появится нагле. И вы можете припомнить, и бендите, видели же я мам рации, например, największy dysbalans. Taki osób, no brak balansu po tak, prostu. Brak balansu Dysharmonia taka. pojawiają się u ludzi, gdy oni zaczynają współżyć. Do momentu współżycia, do walsu Mendelssohna, zazwyczaj, jeżeli facet nie zamknął tam pastu do zębów, nie położył tam siateczku, nie wyniósł śmieci, nie zamknął tam kibel i tak dalej, to nie wyzywaj tyle emocji, albo kobieta coś tak nie tak zrobiła, my cierpimy, to lubimy, nosimy dalej człowieka na rękach i tak dalej. Ale to samo od razu po ślubie, albo tam za miesiąc po ślubie, albo za rok po ślubie zaczyna wywalać emocje. To samo zjawisko, nic nie zmieniło się, para ta sama. To samo zjawisko, to samo zachowanie człowieka i nagle za 2 lata czy tam za miesiąc zaczynają pojawiać się konflikt. Tak naprawdę to wszystko nam podpowiada, że przyczyna, prawdziwa przyczyna, nie w tym, że on tam nie zamknął tą pastę dla zębów albo ona tam coś nie zrobiła. Prawdziwa przyczyna gdzieś głębiej. І оказується, що як тільки люди входять в ближчі реляції, вони починають ламати окрешлені права натури, окрешлені права енергії, виміни енергетичні. І поступує такий гвалтовний
Przeskok. Przeskok, gwałtowna nierównowaga, brak tej równowagi i zaczyna się konflikt. A pretekstem może być cokolwiek. Nie wyniósł wiadro, zrobił to, tylko pretekst. I na przykład, jeśli do mnie przychodzą ludzie na konsultację albo coś pytają, ja nigdy nie rozmawiam o tych pretekstach, bo wiem, że to nie ma żadnego znaczenia, jaki był pretekst. Może być cokolwiek. A czasami nawet w ogóle bez pretekstu, tak jak czasami bywa ze strony kobiety. Ona może być tak wkurzona i nieważny pretekst. Po prostu coś tak ciężko. No właśnie, znaczy po pierwsze dużo się bierze z naszych czasów dzieciństwa, młodości, jeśli chodzi o wychowanie rodziców, o doświadczenia z rówieśnikami. Wtedy jest mnóstwo wzorców emocjonalnych, sytuacji, które nam nawet wypychamy do podświadomości, one potem cały czas się meldują, znaczy powracają w relacji już z kobietą czy z mężczyzną. Tak, i cała kultura. Można popatrzeć na przykład telewizję i zobaczyć, ile my widzimy filmów, odcinków, nagrani, gdy nam pokazano prawidłowe wychowanie i nieprawidłowe. 99% pokazano, jak kłócić, jak wrzucić, jak uderzyć po stole, jak krzyknąć, jak klasnąć drzwiami. I tylko tam w 1% pokazano, gdy człowiek znajduje sobie siły wybaczyć, przytulić, przyprosić, pocałować i tak dalej. Cała kultura w ciemnych czasach, w Kali-Jugi, o której my mówili w poprzednim nagraniu, była jak gdyby nastawiona bardziej na konflikt. Przyszli takie siły, dla których było ważne, żeby cały czas była wojna, jak na poziomie mikro, tak i makro. Jak walczyli państwo, tak i walczyli mężczyzny i kobiety. Ale tak czy siak, prawdziwa przyczyna nadal jest na tym samym poziomie, na poziomie energii, na poziomie braku tego równowagi energetycznego. Jest taki stereotyp, wielu z nas jakby buduje go w oparciu o doświadczenia oczywiście codzienne, że kobiety są bardziej emocjonalne. Mężczyźni jednak bardziej racjonalnie patrzą na pewne rzeczy i te emocje u kobiet są tak silne, no, że często wydaje nam się, szczególnie mężczyznom, że to one są powodem do tego, że jest dysharmonia, bo każdy coś tam jest czemuś tam winny, ale emocjonalne reakcje kobiet są w naszym jakby takim patrzeniu czymś nad. Jest tak. To zbyt duża emocjonalna reakcja na to, co myśmy tak zwanego złego zrobili. Takie jest nasze rozumowanie, znaczy w cudzysłowie oczywiście i tak stereotypowo. No to jest cecha kobieca, to nic nie zrobisz. Taka ich natura. My żyjemy myślami, pragmatyzmami konkretnymi, a nie żyjemy emocjami, uczuciami. I rzeczywiście nam to zakreślenie nie będzie podobać się. Po prostu, ili by my nie żyli, ili by my nie zmieniali się, ili by my nie medytowali, tego nie zmienić. To po prostu faktum. No właśnie, skoro tak i to rozumiesz, że tego się nie da zmienić, to musisz praktycznie coś zmienić w sobie, by nie reagować tak negatywnie na jej emocje. Dokładnie. I te 20 minut, o których mówiłeś w poprzednim spotkaniu, że potrzeba na zajęciach, warsztatach twoich, tak, żeby pewne rzeczy poregulować, dla mnie to jest ekspresowe tempo. Gdy widzisz prawdziwą przyczynę, to już preteksty nie ma znaczenia, bo ludzie zazwyczaj zwracają uwagę na te wszystkie preteksty. Oni próbują, no dobrze, dawaj dogadamy się, to będziesz pasto do zębów kłaść tam, a ja będę to. Bez sensu. Нужно вручить на ten самый równoważny taki poziom energii, który był do вальсу Мендельсона. Mm-hmm. Jak tylko wy na ten poziom wrócicie, on znowu stanie to obojętne, czy ona tam ma emocje, czy on tam zabrał dzieci z przedszkola, czy on wyniósł, nie wyniósł wiadro i tak dalej. To już nie wywalaje tych emocji i w ogóle jej emocje już mężczyzna nie narażają. Przecież do walca Mendelssohn było odwrotnie, jej emocje mu podobali się. W większości przypadków każdy mężczyzna to doceniał, on widział w tym jakieś taką cechę, która mu podobała się, a tu nagle minął rok i to zaczęło być jako znak minus. No i jeszcze dopytam, jak ty to robisz na warsztatach, które tutaj się właśnie odbywają przed nami jeszcze w Warszawie, 6 listopada we Wrocławiu, w Kiczkowie, na Białowieży, więc cały czas pracujesz, będąc po raz kolejny w Polsce, nawet widzę, że nie potrafisz doliczyć, bo cię pytałem przed wejściem tutaj na nagranie, ile to razy było, trzeba by wizy policzyć, żartuję, więc jest kwestia taka właśnie, jak to się w praktyce, wiesz, odbywa na tych właśnie warsztatach, bo tam na pracujemy. Warsztatach ja mówię, jeżeli chodzi o teorię, to najpierw tłumaczę teorię. Mm-hmm.
No tak jak już powiedziałam. Te 20 minut mówisz? A nie, na warsztatach to rzeczywiście to zajmuje sporo czasu. Jeżeli chodzi o 20 minut, to gdy przychodzi konkretna para, i widząc to pra przyczyn, wystarczy je od razu ukazać, powiedzieć, wytłumaczyć. Przy takiej sesji bardziej indywidualnej. Tak, przy indywidualnej sesji można mówić tylko konkretną rzecz. I tu terapia, ona jest bardzo podobna, tak jak chińska jest taka terapia, która nazywa się dżenzi terapia, gdzie stają igielki. Wpływ minimalny, kontakt tej igielki jest taki mały, ale skuteczność bardzo wysoka. I dlatego to 20 minut. Ale dla tych ludzi, którzy przychodzą na warsztaty, rzeczywiście to zajmuje sporo czasu, bo ja mówię o ogólnym teorii i wszystkie możliwe wersje, warianty tego zjawiska. Wtedy rzeczywiście, na przykład ten warsztat o konfliktach w związkach, on czasami zajmuje kilka dni. Bo ludzie chcą temu nauczyć, żeby innym pomagać i wtedy trzeba to długo opowiadać. A jeżeli przychodzi para i Бог дає підсвідомість, дає інформацію, і ти її бачиш, то вистачає 20 хвилин, щоб люди зрозуміли, по що вони конфліктують. А якби ж якийсь приклад дав з таких власне сесій індивідуальних, де була пара сконфліктована, праця з тобою, розмова, сесія дала добрий результат? Ну добре, можу повідати. Без назвіск, очевидно. Без назвіск, але будемо зараз сміятися. Добре. Просто був рецепт, щоб зникли ті конфлікти, щоб була тей паже, юж рецепт сам, перестати цілий час спати в одному мушку. Прошу. І тільки бути, спати разом, втеди, коли громадиш енергію, коли її потрібно виміняти і бути разом. То є дуже подобно до того, як ми б злучили дві батерії. Якщо дві батерії цілий час є злучені на себе, то пронт, який кренжить в ширину двох батерій, починає їх псути, вони починають якби вищадати. А коли ми дозволяємо навзаємно і даємо час на регенерацію і так далі, переважно, коли конфлікт вже тривав якийсь час, то ми розділяємо з партнерів по різним ушкам, даємо їм можливість на відзискання цієї енергії, на регенерацію. І втеді, коли вони поспали так якийсь час, то милость, та енергія відбудувалась, вернулась енергія, вспихнула, вибухнула милость і дуже добре. І на сході до діч, наприклад, в Хінах, кожен дом, якщо брати старожитні плани будування кожного дому, він всюди є збудований на спосіб менський кобіці полувки. І там, наприклад, є така традиція, і на сході, в тій науці, яку я вчив, ще так само мовив, що не можна спати цілий час в одному тому самому мушку, щоб давати можливість на регенерацію. Kiedy Lucis mówi o energii kobiety, mężczyzny, daje przykład, nagle w studio trzas, pach, poszła energia, poleciały korki, ale jesteśmy z powrotem. Mówiłem, że będzie śmieszna. Uprzedzałem. A propos tego, że mówiłeś, by ta para przestała ze sobą, powiedzmy, w jednym łóżku spędzać noc, zrobiła sobie przerwę. A takie strzelanie energii zdarzało się na jakichś zajęciach, żeby coś poleciało jak u nas? Tak, zdarzało się i to jest kwestia tak naprawdę nieopanowanych emocji, można tak powiedzieć, i to zdarza się dosyć często. Jeżeli chodzi o tą możliwość przestawienia, wiesz, związku z konfliktogennego, toksycznego na bardziej harmonijny, to twierdzisz, że w sesji indywidualnej nawet 20 minut ci starcza, by naprowadzić parę na to miejsce, jak mówisz, przed tym marszem Mendelsona, więc tym ślubem, tak zwanym aktem oficjalnym, jakkolwiek to on nie odbywał się, to jest łatwe? Nie to, że łatwe, a jak chcę powiedzieć, że przyczyna jest prosta. Ona nigdy nie jest tak mocno skomplikowana, як хочуть, щоб ми вірили в те, як хочуть там психотерапевти, лікарі, бо, ну, перепрошую, для них то є бізнес, заробіння пінензи. Є слинний кавел, коли син психотерапевта вже заїл кресло своєго ойця, який поїхав на витечки, і по повруту ойця додому
Сын говорит: «Татуся, я за одном сессии вылечил том бабка, который ты лечил 20 лет». И татуся говорит: «Ну глупый ты, сын, то деньги этой бабки ты скончил академию». То есть бизнес. И жичевище спора люди хцон, чтобы то выглядало скомпликовано. Але на правде, притеж, ну давай, ну спробуем и помышлим. Притеж жичи человека досыч просто. Мы попросту мамы учучи, попросту мамы звыклы сдонжени, которые где ж кедыш там были неправедливо за постом, неправедливым постом, неправедливо. Вы старче их змените, вшиско змените. Только вы старче знались там правдивым прапшичина, не претексты шукать, а прапшичины. И то велька наука уздоровение, велика неконвекциональная наука, она вообще полега на том же, мы не шукамы поводов, претекстов, мы шукамы только и вылончни прапшичину. Зналяс прапшичину, все претексты уж не важны. А чи то не есть певен родзай толеранции, яку треба мить вобед себе, чи то теж есть певна формула повроту до patrzenie na partnera przez różowe okulary, tak specjalnie wyostrzam, wiesz, o co mi chodzi, czyli jakby w ten moment zakochania, kiedy nie widzimy swoich tak zwanych wad, tak, różnych, nam nie przeszkadza, to omijamy. I ty mówisz, wróćcie do tego momentu, kiedy było wam dobrze, mimo że byliście tacy sami. A może też jest tak, że w tym pierwszym okresie partnerzy starają się jak najlepiej pokazać siebie od jak najlepszej strony, wiesz, jakby nie ujawniają tych gorszych cech. Też dokładnie. Tak jest, prawda? I wszystkie bajki nam opowiadają na tym, taka scena jest, wy znacie te bajki, gdy tam albo princ, albo princesa całowali tego żaba, który obracał się w książę. Właśnie na tym i polega cała transformacja miłości. Gdy my spotykamy się i my najpierw to my tego nie widzimy, bo amor i jego strzała, ona zamykaje nam oczy, ona zakłada nam klapki na te oczy, wydaje taki wybuch hormonalnych różnych tych środków w mózgu, żeby my nie widzieli. Później my w końcu widzimy to żaba. I mamy wybór, rastać się z tą żabą, ale żyć dalej. I jeżeli my zostajemy dalej, to u nas tylko jeden wybór, pocałować tą żabę, to znaczy pokochać ją. I cudowna transformacja polega na tym, że on nie zmienił się, on nadal zostawia tam środku od zębów, albo tam to. Nadal, on nadal jest ta sama żaba, ale my już widzimy, że on jest ksiądz. Tak naprawdę prawdziwa transformacja, ona nie w nim, ona w nas. W naszej reakcji i odbiorze. I jak tylko my wyrównamy te rachunki energetyczne, ten bilans, o którym mówili poprzednio, to wszystko przychodzi i staje się samodzielnie. I my tak dobieramy się w parę, żeby według wschodniej nauki o miłości dobieramy się w parę właśnie taki sposób, żeby najpierw tego nie widzieć, żeby tak dobrze, mocno złączyć, żeby pojawiał się ten cement, dzieci, dom, kredyty, wspólne te rzeczy, powiązali się, w końcu oczy zaczynają otwierać się i my widzimy tą żabę. No i mamy wybór. Większość ludzi zaczynają szukać przyczyny w innym, a przyczyna zawsze w sobie. W umiejętności pocałować tą żabę, to znaczy zaakceptować, pokochać, przyjąć, no i tak dalej, i tak dalej. Ale żaba, ona i nadal zostanie z żaby. Przecież my znamy, że nie można zmienić tam kształta ucha albo jakieś ludzkie jakości, cechy. On przecież nie można zmienić jego zębów, oczów ili jego charakteru. Można tylko częściowo zmieniać psychologicznymi treningami, no to nie daje tego efektu, który by my chcieli. А то, что мы направду хотим, подсвядомо, мы хотим правдивой милости, чтобы она повстала. И то, вообще, это есть та филия, которая описывается в байках, когда мы целуем этого жаба, чтобы он стал ксенчем. В нашей культуре есть такое понятие гры милостная, гра милостная, так. Уводзение, чи то są, powiedzmy, rzeczy niewłaściwe, а jeżeli ta гра милостная jest tylko pewną sztuką właśnie уводzenia, а jest oparta o uczucia, bo ciągle trzeba partnera zaskakiwać, trzeba ciągle stwarzać sytuacje romantyczne. Tak, gra miłosna jest potrzeba na wszystkich poziomach, jak na poziomie fizjologicznym, fizycznym, gdzie jest seksualność i tak dalej, tak do poziomu ducha, to jest obowiązkowa część naszych relacji, o tym trzeba wiedzieć, to my trzeba uczyć się. Na przykład, żeby od razu to było wyjaśnione i jasne, dla kobiety
Для нормальної фізіологічної реакції, для нормального фізіологічного стосунку, просто для фізіології, щоб повстали відповідні плини, щоб вона була приготована і на реляції, і на секс, і так далі. Їй не менше, ніж 20 хвилин, щоб гримілосний. Так то само дотичиться рівніш, по-жому, чучого емоціонального, ментального, духовного. Так гри мусить бути, і ми не унікнено повинні ж тому учитися. І ми в дитинстві ми тому учимося, коли ми істечмо діти, ми так чи ще грамо там то в доктора, то в мамущу, то в татущу, прибуваємо те гри, учимося там, а пужні входимо то в сполучесні ружні ролі, то в тих в навчальні, в родини, і запомінаємо о тому, що треба то виконувати, а то треба виконувати. То цілий час я передо мною завжди є зорець одного моєго кузина, який ж там має по 50-ки, а до діж цілий час грав зі своїм жоном в такій ролі, що я приходжу до нього, я завжди у нього учусь, бо він завжди так трохи наража, трохи там що ж повідить. Я до діж пам'ятам, як на одному з шлюбів, на якому ми в спільні були, він встав, взяв кілих, так шампана, і почав мовити такий тост. Ми всі бачили, що то його жона єдина, перша, і попросту він почав мовити такий тост. Як повідала моя перша жона, всі такі, як перша, у нього є друга? І та його жона теж, у тебе була перша до мене? Це ти мені вірив. А він так далі. Як повідала моя перша і єдина, всі фу. І вони так цілий час, так. Він цілий час при цілому життю знайдуть способи, що її так, в такий спосіб побудять, пограти на її чуттях, виваляти її емоції, бо кобета не живе без емоцій. Без емоцій вона і тенскне. Вона починає шукати емоції в реляціях з іншим партнерком, шукати в інших реляціях, оглядати там Санта-Барбару без сенсу. По це? На то є менш. Його роля. І він мусить то робити, він мусить то грати. І в тій науці я завжди підповідаю, що читайте Шекспіра. То найліпший навчитель, який був то на Заході, в Оголі, на Жемі, на Всході, лічен, що то був великий гуру. О Шекспірі на Всході мовін, то була велика реінкарнація великого гуру, який був вибрав таке спеціальне собі вчелення, щоб при помоці штуці донести до людей окрешльоні відзи інформації, науки о милості між іншим. Так. Але в тій милості są rzeczy, które wywołują ewidentne spory, bo tutaj byśmy się wszyscy tak jakby intuicyjnie z tym zgadzali i czujemy się dobrze, jak to mówisz, tak? Że to nam pasuje. To mamy problem, że jakaś część ludzi darzy miłością osobę tej samej płci, czy chodzi o kobiety, czy mężczyzn. I mamy z tym od wieków problem, dzisiaj szczególnie chyba mocny, bo on się przeniósł w sferze życia publicznego i wiadomo, o co chodzi. Tak. Jak na to patrzeć z perspektywy właśnie wiedzy duchowej? Якби на то Бог попадшив, так? Ну, а Бугі то я житті не повім, але повім і о власних дошвідченнях, і так, як мені учили, ведок науки о милості, приказання відносно тих людей є мені вінці таке. Єжелі взяти за 100% тих людей, які ми називаємо люди... Мовимо о хомосексуалістах. То серед них правдивих хомосексуалістів в середній залежності від панства, від релігії, від народовища, від місця на жимі, тільки 3-5%. І то є правдивих хомосексуалістів, яких я зазвичай мові і стосуючи підходжу з великим літощем, з полчучим, бо я розумію, по що їм так в тому житті і тяжко і так далі, бо в їх випадку є щось таке, що можна було витлумачити в такий спосіб. В чалі мужчини, як би седна істота, та середкова енергія є кабеца, і того її ж не змінить. Тобто, це ж подобно, як, наприклад, пан мусив виїхати на делегації. Тобто, я так мовлю, алегорії о втіленні на землі.
І от той мужчина мусив втілити в тілі мужчини. І тут нагле це ж змінило ще, і замість нього висилає на делегацію кобіти. Але тіло вже приготовано, вже кобіта в чонжі, там вже почало ще... заплоднило ще, вже почало формуватися тіло хлопчика. А нагле душа, або то седна, або та матриця була змінена з менської на женську. І вона втілила ще в тіло того хлопчика. І таких от правдивих таких гомосексуалів, їх направда тільки 3-5%, їм тяжко. І тут ніц не зміниш, що попросту во всіх сполученствах мушен то ведіч, мушен то знати, я мушлю, то мушен зробити якісь такі спеціальні альбо інституції, альбо науки, альбо школи. Я не вім, як то докладні розв'язати, но мушлю вже сполученство мусі дуже толеранційно, з учучами, милосні, сполученство підходить до тих 3-5%. Они того заслугуют, бо они есть таци, того не изменить. Попросту, то есть, что ж такого, что завше было, есть и бенди. То есть, есть чинчко смысла. Это не то, что должно быть нормой, правда, так. Для людскости, для популяции. Не норма. Але позастали 95-93%, то właśnie те люди, которые не мают той правдивой предиспозиции до тих захований. И одночні тих людей, жичевище, есть інна розмова, інна теорія. То есть, попросту, часами то люди, у которых, если ходи, например, у мужчин, то в większości випадків, то есть, люди, у которых есть проблемы физиологичного характера, который, направда, есть на донаправление. Я мял на варштатах спора гомосексуалистов, которые приходили и удавалось их направить, их ситуации. Ну, то есть, очень интересно. Так, то, например, попросту зараз в гри входять такі фізіологічні крішльоні моментчики, яких тяжко мовити на телевізії. Я би на то би не... Але є то справа, до розв'язання. До розв'язання. Поза тому, повідьми, 3-5%, як мовиш. От ті 3-5% заслугують милості, сполчуча і спеціального подещі того не змінить. Завше так було, бенді і... Боюсь, чинч того, що... Есть часть того боского театру комедии, где мы вымешаем мы часами течало и души, и то все одно и так далее, чтобы был какой-то такой человек в средовиску, который завше вносил что-то иного. Чтобы Индии, дать людям до мышления. Так, дать людям до мышления. Чтобы иность тоже была ушанована. Так, что ты не есть чало мужчина, альбо чало кобеты. Тен вірус, так можна повідати, але направда не вірус, а тен вйонтак дається чоловіку, щоб він спотикаючись таких людей в наглі в той ж момент зрозумів, а зараз я послугую тілом мужчина, але не є там мужчина. І в Індіях, наприклад, як я мешкав в Індіях, я споткався з тим з'явіском і споткався дуже близько, бо мені в Стемпні запознали з одним чоловіком, який обіцяв мені допомагати. Це був мужчина. И он дистанционно мне споро помогал, я высылал до него жечь, он высылал там до мне ведомости и так далее, то было споро таких реляций. А при особистом споткании оказалось, что это был транссексуал такой. И я уж не мог им зарезигновать тех реляций, мы мучали с ним поконтактовать, выменять информацию, там 23 дни спондили, размовяли, выясняли, бо для него то, что я видел, то, что он мне мог бы, был великим таким вымяном. И в Индиях, например, всех таких людей, их мощно шануют. На каждый шлюб, например, мусит быть запрошенный такой транссексуал, для того, чтобы он, как бы, поблагословил родины. Бо у них, между иным, есть такая информация, что тацы люди не есть горше, а как бы отвратнее. Они забирают на мужчину и кобет, но две полувки в пелни, и есть, как бы, лепшая версия человека. Tak, to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że w tej wiedzy duchowej pojawiają się te informacje w różnych źródłach, że na pewnym poziomie duchowości istoty żyjące w światach niematerialnych łączą w sobie i pierwiastek żeński i męski. Tak. I jeden z moich nauczycieli, których ja opisuję tu w książce, rzeczywiście jego prawdziwe i na imię inne, ale w książce Bóg lubi się kochać, on podany pod na imię Król.
To jest był już taki stary dziadek, tak, no nie, on nie wygląda jak dziadek, chociaż miał tam kilka, już nie będę dokładnie mówić lat, ale znacznie więcej niż my by mogli wyobrazić, to on miał w sobie polówkę męską i żeńską tak mocno rozwinięte, że ja czasami widział, że on ich w środku siebie złączał i zaczynało się na poziomie energii coś takiego, żeby my nazwali by seksualnością. I to zjawiska, które opisane w tej książce, ich można dokładnie odczytać, to oni napisane z natury. I ludzie czuli, na przykład tam jedna opisana taka scena, która zaczęła się w samolocie, gdy my lecieli z nim razem w samolocie, on był, siedział w samolocie, i wewnętrzny jego mężczyzna i kobieta zaczynali wymieniać energię, zaczęło się coś takiego, to ludzie naokoło nie mogli zrozumieć, bo oni czuli seks, czuli te fluidy, czuli tą energię, czuli w prawie ten zapach. I ich to wszystkich zaczepiło, i cały samolot zaczął tak reagować. I to było śmieszne, a na zewnątrz, jeśli patrzeć zwykłymi oczami, po prostu siedział dziadek, w którym coś działało. I tak po prostu był tak trochę uśmiechnięty jak Mona Liza. Bardzo ciekawe. I to zrobiło wielkie wrażenie na wszystkich ludzi, i oni nie wiedzieli, o co to chodzi. Co samolot wleciał w jakąś taką strefę, gdzie coś tam, ili do bogów, ili gdzie tam, do raju i tak dalej. To było, dla mnie też było wielkie zaskoczenie. Ja widział, jak ludzie na to reagują, no ja to widziałem, gdzie jest źródło tej energii, bo ono było koło mnie. Ludzie nie widzieli i czuli to. Żeby taką wiedzę jakby mieć, respektować te prawa, czy to jednocześnie jest taka potrzeba, żeby ludzi tego typu pokazywać, czy też sami się pokazywali w takich paradach równości, żeby manifestować tą odmienność seksualną, bo to się w ostatnich latach bardzo na Zachodzie rozpowszechniło. Takie manifestowanie swojej odmienności właśnie seksualnej. Czy uważasz, przepraszam, tak wchodzę, takie, ale to jesteśmy ciekawi twojego zdania, wiesz, to są trudne sprawy, ja wiem. Ja myślę, że jest wielki sens, najlepszy sens, samy główny sens w wytłumaczeniu tego wszystkiego. Właśnie, bardziej rozwoju świadomości. Wot, na wschodzie mówię, że wszystkie czynności trzeba zaczynać nie od rewolucji zewnętrznych, a od wewnętrznych, żeby człowiek najpierw zrozumiał i uwidział sedno tego zjawiska. I gdy on uwidzi sedno tego zjawiska... I wtedy parady nie będą potrzebne. Już nie będą parady potrzebne, rzeczywiście. Lucis, słuchaj, pięknie ciebie słuchać. Już tak finalizując, Bóg lubi się kochać, to pewna od siebie metafora tych książek. Ja pokazywałem w tamtym odcinku wszystkie trzy, a jeszcze raz, tym bardziej, że tak, no, ten tytuł jest, wiesz, sobie tutaj wybrałem, nie miałeś mi przeciwko, żeby to jest tam drugi, tak. W oryginale tak. Ona nazywa się, no właśnie, od Don Juana Kazanowy z Orby do Budy. Aha, no właśnie. I to w związku z tym, że my wychodzili na zachodni rynek, musieli tam nazwę trochę zmienić, a oryginalna nazwa jest od Don Juana, Kazanowy, z Orby do Budy. To jest cztery etapy rozwoju. I czwarta książka, ona jeszcze w trakcie przygotowania do napisania, wydania. No, Zorba już daleko, daleko, no Budda to będzie ten finał, tak? Tak, to będzie Budda to już oświecenie, tak. To już jest ten świadomości dokładnie, pełny i tak dalej. Dokładnie. Robisz to cały czas, różne warsztaty, wyjazdy też zagraniczne, mamy po prostu tutaj cały pakiet twoich zajęć na stronie loveoflife.pl, jest cały plan pobytu, została jeszcze Warszawa, 6 listopada Wrocław, jeszcze Kików, Białowieża, wszystko też, jeśli chodzi o wrocławskie tutaj spotkanie 6 listopada, przypomnę, na naszym banerze tutaj na NTV stronie, to będzie w hotelu Sofitel, są zajęcia jednodniowe, pełne, także będzie się działo. Tutaj też dużo różnych wydałeś, już o tym mówiłem poprzednim razem, takich płyt DVD. Za każdym razem, jak ktoś jakby wchodzi w tą przestrzeń twoją, to jakby jak dużo czasu, czy ludzie wracają, powiedzmy, jak jesteś już tyle razy w Polsce, czy ludzie są ci sami uczestniczy warsztatów, zdarzają ci się tacy, którzy przychodzą jeszcze raz? Jest kto przychodzi wielokrotnie, kilka razy, jest kto przychodzi na jeden raz. No dla mnie ważna nie ilość, jakość. Ja myślę, że czasami jedna sekunda warta 100 spotkań. To właśnie. Dobrze to powiedziałeś, tych sekund miałem ja i nasi widzowie dużo więcej dzisiaj od ciebie. Dzięki. Myślę, że będą jeszcze okazje, jak będziesz przyjeżdżał do Polski. Mamy też jeszcze przyjemność spotkać się 6 listopada we Wrocławiu ponownie osobiście. Bardzo dziękuję ci za wizytę. Proszę. Widzę za uwagę. Dzięki.